3, 2, 3, 4, 3, wydech, wydech, wydech. Ojejku, ja nie umiem co ocenić swoich warsztatów, ja mogę tylko ocenić ludzi, którzy przyszli, którzy byli genialni. Przede wszystkim dlatego, że się mega angażowali. Ja im dawałem różnego rodzaju ćwiczenia, oni wszystkie robili je na 100% i robili to genialnie. Potem tańczyli choreografię, mi się to strasznie podobało, więc siebie oceniam, nie wiem, nie potrafię, a ich oceniam najlepiej jak tylko mogę. Są genialni, mega fajni, cieszę się, bo było dużo facetów, którzy dawali radę, było dużo tych małych chłopców, oni byli mega pozytywni i dużo pięknych dziewczyn, które tu do mnie tańczyły i ja mógłbym tu przyjeżdżać co tydzień i prowadzić takie warsztaty. Raz, dwa, trzy, dwa, trzy, trzy. Beznadziejnie, no co, dużo facetów, sale duże w ogóle, fajne, oświetlone, no beznadziejnie, no nic się nie dało zrobić, fajni ludzie, no ja nie wiem co mogę więcej powiedzieć, no nigdy tu nie chcę przyjeżdżać, następnym razem, żeby mnie nikt nie zapraszał, no bo nie wiem. Dlatego bo... jego nie zapraszajcie, mnie zapraszajcie, bo mi się podobało, jemu się nic nie podobało, mu się nie podobało, że sala była fajna, że ludzie byli sympatyczni i chcieli ćwiczyć, Jezu, jak oni mogli chcieć ćwiczyć, ja nie mogłem na nich krzyczeć, żeby się starali, bo sami chcieli, bez sensu, no. I właśnie jemu się dlatego nic nie podobało, bo wszystko było za dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. Bliźniacy są znani z programu You Can Dance, po prostu tańcz. Brali udział w jednej z edycji, także z tego zasunęli. Są również znani z tego, że tańczyli w zespole Caro Dance. Tam rozpoczęli swoją przygodę z tańcem i teraz mają okazję dzielić się swoją pasją z innymi ludźmi, z innymi tancerzami oraz z osobami, które no, nigdy nie miały styczności z tańcem i zarażają ich swoją pasją, pozytywną energią i fantastycznym charakterem. Super, masakra. Oni się... Sebastian po prostu prowadzi, po prostu tańczy i tak pięknie, że tak się pięknie porusza, wszystkie elementy dokańcza, nawet jeśli one są szybkie, nawet jeśli trzeba wszystko szybko to wykończyć, to po prostu jest piękne. A Kuba ma w sobie to, że robi bardzo fajne rozgrzewki. Tak, nie jest łatwo właśnie praca z dużymi grupami, nie jest łatwa, zwłaszcza jeżeli ta grupa jest tak bardzo zróżnicowana. Od chłopców takich małych po studentów, dorosłych ludzi. I to jest najtrudniejsze, bo trzeba dobrać tak nie tylko ćwiczenia, które się z nimi robi, albo choreografię, ale też sposób mówienia, żeby każdy zrozumiał, każdy to odniósł do siebie. Nie można do wszystkich się zwracać jak do dzieci, które ma się przed sobą, ale też nie można do wszystkich mówić jak do dorosłych, bo te dzieciaczki też przyszły na te zajęcia. I to jest... Nie, to nie, to jest fajne. Tak, to jest ale najtrudniejsze. Jesteś świnią tam. Spadę, ja powiem. Ogólnie rzecz biorąc, praca z dużą ilością osób na sali nie jest łatwa, ale jest bardzo ciekawa. Jest energetyczna, ja na pewno. Strasznie ją lubię. Im więcej lubię. Jest ludzi na sali, tym więcej energii oni dają. Im więcej ludzi jest na sali, tym więcej energii ja dostaję i ja wtedy mogę więcej energii dać im i wtedy jest fajniejsza praca. Tak. Co prawda, rzeczywiście jest to trudne. Trzeba umieć sobie poradzić w sytuacji, kiedy jest zróżnicowany poziom i to jest najtrudniejsze, ten zróżnicowany poziom, ale w sytuacji, kiedy nawet jest różnica poziomów, ale jest wyrównany poziom chęci i wszyscy chcą tak samo, to wtedy atmosfera i energia na sali jest tak fajna, że jedni robią trochę łatwiejszą wersję, drugi trudniejszą i wszyscy się super bawią i to jest najfajniejsze. Myślę, że to jest sukces, klucz do sukcesu, jak to połączyć. A były bardzo fajne, bardzo mi się podobało, technicznie dużo zrobili, no i też ważne jest rozciąganie w tej technice, to też zrobili na samym początku. Było bardzo ciekawe ćwiczenia, takie niekoniecznie fizyczne, także psychicznym nastawieniem do tańca. To było bardzo ciężkie, no ale jakoś dało radę i w ogóle fajna atmosfera, nowi ludzie i ogólnie było bardzo fajnie. No fajnie było, podobały się ćwiczenia, podobały się układy, no w ogóle wszystko co robili i co było profesjonalnie, no fajnie było. Także to było po prostu fajnie, to tanc. Tyle emocji, tyle wszystkiego i ja w ogóle jestem zachwycona. Tak, gwiazdy to są na niebie, a my jesteśmy zwykłymi tancerzami i studentami Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, tancerzami Caro Dance'u. A co do tej nauki, to jest prawda, może Kimbo więcej o tym powie. Tak, bo to nie jest, to jest taka historia za czasów, kiedy ja byłem taki bardzo, bardzo mały. Jak czy może nie aż tak bardzo nas mały, ale kiedyś tańczyłem duet z Agnieszką Szewczyk, też notabene znaną z programu You Can Dance. I choreografię tego duetu układała moja siostra, Asia Piotrowicz. A ona razem z Tomkiem kończyła razem kurs na instruktora tańca, a ponieważ Tomek zajmuje się tańcami takimi jak salsa, jak mambo, a my robiliśmy choreografię... Duet de Casino, tak? Dobrze to mówię na nazwę? Tak. Właśnie. I chodzi o to, że my mieliśmy choreografię do muzyki z filmu Dirty Dancing, Time of My Life i mieliśmy tam włożone fragmenty
elementy, salsy, mambo, tego typu rzeczy, na których ja się zupełnie nie znałem. Moja siostra się też praktycznie nie znała i po to, żeby nam pomóc, poprosiła swojego kolegę z kursu, Tomka, żeby pokazał nam parę kroków, żeby poprawił nas. Bo nauczył, jak się tańczy salsę i w ogóle żeby pokazał, nas jak to uczył. W związku z czym Tomek wtedy jeszcze przyjechał. Nie było takiego jak teraz, że w Polsce każdy, o, salsa, każdy chodzi na salsa tekę, każdy myśli, że umie tańczyć salsę. Tak, wtedy bardzo teraz myśli, że umie tańczyć salsę. Nie, ale wtedy... teraz wtedy było tak, że wtedy nikt o tym jeszcze w Polsce nie słyszał i to było takie nietypowe, jak ja zobaczyłem to pierwszy raz, że to jest strasznie fajne, ale wtedy, no mówię, my byśmy znali. Nie było to jeszcze popularne. Więc to jeszcze było takie nieznane i wtedy razie... Tomek nam to pokazał. Znaczy jemu bardziej, bo ja się wtedy... Ja nie tańczyłem duety, ja byłem solistą, ja zawsze miałem solowe party. W każdym razie Tomek przyjechał i ćwiczył z nami, uczył nas tańczyć, a ja uczyłem się od niego, bardzo miło wspominam tamtą współpracę. I po paru latach okazało się, że... Parunastu prawie. Tak, prawie parunastu latach. Ja zacząłem robić ten sam kurs na instruktora tańca, a Tomek robi go jeszcze raz, ponieważ wcześniej robił współczesny, a teraz robi jazzowy i razem za nią przyjechał. I wcześniej robił kurs z naszą siostrą, teraz robi z nami. I właśnie końcówka tej historii jest taka, że powiedział, ej chłopaki, to może przyjdźcie do mnie na warsztat. Ja się bardzo ucieszyłem, bo to było takie miłe, że człowiek, który kiedyś mnie uczył, dzisiaj zaprosił mnie na warsztaty. I to było strasznie miłe i dlatego bardzo mu za to dziękuję. Nienawidzimy tańca. Po pierwsze, żeby wszyscy wiedzieli, że my nienawidzimy tańca. Że to nie jest tak, bo każdy mówi, że tańc to jest całe życie i go kocha. Ja go nienawidzę. Nie, no żartowałem. Nie, to znaczy tak, to się wytnie. Chodzi o skrót myślowy tego nienawidzę tańca. Chodzi o to, że my kiedyś rozkminiliśmy, że tańc jest trochę dla nas, jak dla żeglarzy morza. Że, no nie wiem, czy ktoś jara się żeglarstwem, ja na przykład się jaram, teraz zrobię instruktora. I chodzi o to, że ci starzy żeglarze mieli coś takiego, że oni całe życie spędzali na morzu, pływali, jak i pływając, chcieli marzyć tylko o tym, żeby zejść z tego morza. I tam śpiewali szanty o tym, że jak to będzie fajnie, jak sobie już wrócą do portu i tak dalej. Ale cały czas spędzali na morzu i jak tylko zeszli na ląd, to znowu musieli wracać na morze. I trochę jest tak z nami z tańcem, że ten tańc stał się takiego... To nie jest tak, że tańc jest naszym życiem, tylko chodzi o to, że jakby tak mądrze powiedzieć, albo może nie mądrze, tylko tak normalnie, tak swoimi słowami. Może inaczej, taniec jest po prostu naszym stylem życia, którego sami sobie go nie wybraliśmy, tylko to trochę taniec wybrał nas. Zaczęliśmy tańczyć, jak mieliśmy 7 lat i do dzisiaj nie możemy przestać tańczyć. I to jest taki problem. Czasem właśnie to jest problem, bo czasem już chciałbym mieć normalne życie znajomych i robić coś swojego, ale i tak taniec wygrywa. Jest trochę jak narkotyk w moim życiu, który wygrał zresztą wszystkich innych rzeczy. Nie, moim zdaniem taniec jest rozmową. Zazwyczaj rozmawiamy za pomocą słów, zazwyczaj rozmawiamy za pomocą SMS-ów, listów i tak dalej. Tak, ty piszesz listy. No właśnie. A Bóg dał nam jeden wyjątkowy, niepowtarzalny sposób porozumiewania się ze sobą za pomocą gestów, ruchów i uczuć. I tym sposobem właśnie porozumiewania się jest taniec. I mam nadzieję, że jeszcze nieraz się spotkamy w Opolu, w Warszawie i jeszcze w Nowym Jorku, w LA i na całym świecie, a jak kiedyś polecimy na Księżyc, to że założymy tam pierwszą na świecie szkołę tańca na Księżycu i podstawowym będzie Moonwalk.